1 maja obchodzimy w naszym kraju Święto Pracy, w związku z tym dzień przed w końskich działacze Nowej Lewicy mówili o problemach rynku pracy w czasach epidemii. Zapowiedzieli też utworzenie lokalnego biura posła Andrzeja Szejny i Nowej Lewicy. Na Targowicy Miejskiej w Końskich specjalny briefing prasowy zorganizowali szef Nowej Lewicy w powiecie koneckim i lokalnego nowego powiatu Robert Plech, przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk oraz konecki poseł na Sejm RP Andrzej Szejna. Podkreślali oni, że praca to dla Lewicy fundament funkcjonowania państwa. To jest główny cel funkcjonowania i istnienia Lewicy w Polsce, obrona praw pracowniczych, dbałość o przestrzeganie prawa, dbałość o to, aby wynagrodzenie minimalne było zabezpieczone na odpowiednim poziomie, dbałość o jak najniższą stopę bezrobocia. I dzisiaj jesteśmy w takim okresie w Polsce, okresie pandemii, gdzie wielu pracowników, wiele przedsiębiorstw, małych, szczególnie i średnich, ale nie tylko, równie takich, które dają bardzo dużo miejsc pracy, zostało dotkliwie przez epidemię, przez chorobę, która dotyka Polaków, koronawirusa, bardzo dotkniętych finansowo szczególnie, ponieważ w Polsce wzrasta bezrobocie, w wielu zakładach pracy została wstrzymana produkcja, usługi, handel również są organizowane w mniejszym zakresie albo w ogóle. Dlatego jako Lewica uważamy, że tu potrzebna jest aktywna rola państwa, samorządów, potrzebna jest aktywna rola polityków i przede wszystkim to, o co apelujemy, ochrona miejsc pracy, ochrona wynagrodzenia. Bez tego gospodarka ani się nie podniesie tu w Końskich, ani w całym województwie, ani tym bardziej w całej Polsce. Nowa Lewica ma swoje postulaty dotyczące epidemii. Poseł Szejna domaga się m.in. stałego zasiłku dla wszystkich tych, którzy w związku z epidemią utracili swoje źródła dochodu. To jest m.in. świadczenie kryzysowe, takie, które gwarantuje dochód wszystkim osobom, które czy to straciły pracę, czy źródła dochodu w związku z kryzysem, bez względu na to, czy byli oni pracownikami, czy działali w umowie, na co podstawie umowy cywilnoprawnej. Na pewno chcemy podniesienia zasiłku dla bezrobotnych. Chcemy przede wszystkim skierować większość środków budżetowych, które są jeszcze w rezerwie, na służbę zdrowia, ponieważ zmiana sytuacji gospodarczej jest możliwa tylko po pierwsze przez testowanie i wszystkich Polaków, którzy są w grupie ryzyka, ale jak największą liczbę testów również dotyczącą pracowników służby zdrowia, poprzez otwieranie rozsądne sektora usług i produkcyjnego, tak aby nasza gospodarka nie popadła w przepaść i nie zwiększało się bezrobocie. I po trzecie, co jest dla nas ważne, to otwieranie gospodarki krok po kroku, rozsądne, mądre i jak najszybsze, ale oczywiście bez zagrożenia życia i zdrowia. Na koniec spotkania Szejna wspólnie z lokalnymi działaczami zapowiedział utworzenie biura poselskiego, które pełnić będzie też funkcję biura całej Nowej Lewicy w Końskich. Planujemy otwarcie biura poselskiego, jednocześnie będzie to biuro Nowej Lewicy. Trwają prace, oczywiście musimy poczekać na to bardziej sprzyjające okoliczności związane z nie tyle może zakończeniem epidemii, ale z stworzeniem takich warunków bezpieczeństwa, które pozwolą na prawdziwe funkcjonowanie tego biura. O otwarciu biura i jego funkcjonowaniu poinformujemy Państwa, kiedy tylko konkretna data zostanie wyznaczona.